Sędzia kopnął piłkarza poniżej pasa, no i się doigrał. W meksykańskiej ekstraklasie arbiter ewidentnie nie wytrzymał ciśnienia. Podczas meczu Ameryki z Leonem Lucas Romero zaczął protestować i doskoczył do pana Hernandeza, a ten wyprowadził cios poniżej pasa. Auć. Sprawą zajęła się komisja dyscyplinarna i zawiesiła arbitra na 12 meczów. Mało tego, dostał karę finansową ponad 100 000 zł.